Dzień dobry. Dziś odcinek bardzo specjalny. Będę mówić o doborze słów i argumentacji w dyskusji toczącej się w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wstrząsnął Polską. Doszłam do wniosku, że skoro jestem wygadana, to będę tutaj poruszać też tematy, które po prostu są dla mnie ważne. A ta kwestia nie wychodzi mi z głowy, odkąd Trybunał podjął taką, a nie inną decyzję. Zapraszam. Nazywam się Emilia Czekała i śmiem zakładać, że jednak większość ludzi chce dobrze. I rządzący też chcą dobrze, chociaż życie niejednokrotnie pokazało, że to dobrze kończy się bardzo często na czubku ich nosa. I to niezależnie od frakcji, która akurat zasiada swoimi wypudrowanymi pupkami na najwyższych stołkach. Polityka to taka zabawa na argumenty, które przypadkowo potrafią zmienić też czyjeś życie. I ja dzisiaj postanowiłam poprzerzucać trochę tymi argumentami zmieniającymi żywot innych ludzi. Przedstawię teraz fragmenty uzasadnienia wyroku. Zacznijmy od tego, czego w ogóle ten wyrok dotyczył. A mówi się, że chodzi o tak zwaną aborcję eugeniczną. Konotacja określenia eugeniczny powszechnie postrzegana jest w sposób jednoznacznie negatywny. Tak. Zdecydowanie. Eugenika to zło, sztuczne ulepszanie gatunku, działania pokroju Hitlera. Ale dlatego też podnosi się wiele głosów, które twierdzą, że używanie określenia aborcja eugeniczna to zwykła manipulacja. Kontrargumenty mówią właśnie o tym, że termin aborcja eugeniczna jest w najlepszym wypadku nieprecyzyjny, a w najgorszym nierzetelny. I że usuwanie płodu bez czaszki nie ma nic z ulepszania gatunku ani eugeniki. Dlatego ja postanowiłam, że nie będę używać tego właśnie określenia, żeby nie paść ofiarą manipulacji. Dalej, zastanówmy się teraz, na czym opiera się konstytucja. A jest to system powiązanych ze sobą norm. Norm, które, jak wskazuje Trybunał, stanowią wytwór kulturowy zakorzeniony w doświadczeniach historycznych wspólnoty i budowany w oparciu o wspólny dla danego kręgu podmiotów system wartości. Patrząc na to, co dzieje się na terenie całego naszego kraju, wspólny dla kręgu Polaków system wartości chyba jednak nie pokrywa się z tym, co postanowił Trybunał. I tym samym nie spełnił on swojej roli. No chyba, że ten wytwór kulturowy zakorzeniony w doświadczeniach historycznych wspólnoty odnosi się wyłącznie do wspólnoty katolików. I to też tylko tych, którzy bezrefleksyjnie słuchają wszystkiego, co padnie z ambony. Czy to oznacza, że niekatolicy albo katolicy o innych poglądach już do wspólnoty nie należą i ich wartości nie powinny być rozpatrywane? Czy właśnie o tym mówi konstytucja? W wymiarze prywatnym zapewnia jednak wolność sumienia i religii oraz prawo do decydowania o życiu osobistym. Artykuł 53 i artykuł 47 Konstytucji. Ach, ta podstępna konstytucja. Czyli, że jednak niekatolicy też należą do wspólnoty, mimo że doświadczenia historyczne, chrzest Polski w 966 roku, Mieszko I i inni królowie każą nam wierzyć, że wyłącznie katolik jest prawdziwym Polakiem, tworzącym prawdziwą wspólnotę i do tego właśnie odnosi się nasza prawdziwa konstytucja. Wszystko to jakieś takie bardzo skomplikowane. Dalej. Sędzia Piskorski uznał istnienie kontrargumentów. Oto, jak je przedstawił. Z jednej bowiem strony ustawodawca uznaje, że ze względu na ciężką chorobę lub upośledzenie, życie dziecka może być dla bliskich zbyt kosztowne i rodzić nadmierne obciążenia osobiste. No ja tutaj wyczuwam kolejną manipulację. Uważam, że użyte tu słowo kosztowne może kojarzyć się wyłącznie z aspektem finansowym. I dla mnie zabrzmiało to trochę tak, że nasi wyrodni rodzice liczą tylko te pieniądze, które mogą stracić na tym niewdzięcznym, chorym dziecku, a poza tym to myślą wyłącznie o swoich obciążeniach osobistych.
te samolubne matki niedobre i ci niedobrzy ojcowie, okropni. No a przecież koszty w tej sytuacji są dużo większe od tych liczonych monetami. Tutaj chodzi o zdrowie, nie tylko fizyczne, ale też może przede wszystkim nawet psychiczne. I o tym pamiętał sędzia Kieres. I w praktyce skazuje się te dzieci na powolne umieranie, a rodziców na rozpacz i bezsilność. Skazuje się ich na całe miesiące, a nawet lata w rozpaczy, bez pomocy ze strony państwa. A moim zdaniem to właśnie jest odbieranie godności, która nie jest prawem, a fundamentem. Nie zmyślam! Mówił o tym sam sędzia Justyn Piskorski. Godność człowieka jako taka nie jest prawem, ale jest fundamentem i źródłem, z którego prawa dopiero są wywodzone. A też mówiąc o prawach człowieka, wspominał, że działania te nie mogą prowadzić do tworzenia sytuacji prawnych lub faktycznych odbierających jednostce poczucie godności. Zastanawiam się, czy płód może mieć poczucie godności. No, moim zdaniem na tym etapie płód nie ma żadnego poczucia, ani żadnej nawet świadomości. Za to jego mama, to już owszem, ma poczucie wszystkiego. I zwykle, umówmy się, jest to kochająca mama, wyczekująca dziecka, chcąca zrobić wszystko, żeby było ono zdrowe i szczęśliwe. Ale czasami jest to niemożliwe i wówczas jest to dla niej największa tragedia. I chciałaby wtedy zrobić wszystko, żeby chociaż oszczędzić temu dziecku cierpień wszelkich, które ona już poznała, bo ma tą świadomość i ma to poczucie. I to jest moim zdaniem ochrona godności ludzkiego życia. No to zaledwie kilka argumentów. Nie da się ukryć, jakie jest moje zdanie w tej kwestii. Ta dyskusja trwa już od tak dawna i jest mi naprawdę przykro, że dziewczyny i chłopaki doprowadzone zostały do takiej furii, że w pandemii muszą wyjść na ulicę w takich niebezpiecznych czasach i krzyczeć, wypierdalać. No, dla mnie to jest bardzo, bardzo smutne, ale mam nadzieję, że dzięki temu, dzięki tej złości, kilka chociaż osób, które nigdy się sprawie nie przyglądały, zrozumie. A nie przyglądały się, bo takie niewygodne. Przecież ich to na szczęście nie dotyczy. Ale kto wie, może za chwilę dotyczyć będzie. Pamiętajcie, że po tej drugiej stronie stoi najczęściej osoba, która naprawdę chce dobrze. I nie obrażajmy się nawzajem. A jeżeli ktoś wyskakuje z argumentem typu szkoda, że ciebie matka nie wyskrobała, no to świadczy tylko o nim. I to już nie jest dyskusja. To kanał, na którym mówię o tym, jak przemawiać publicznie. I już niejednokrotnie wspominałam o tym, że aby przekazać to, co masz do powiedzenia, należy traktować publiczność jak grupę przyjaciół. I to samo dotyczy dyskusji. Zamiast zakładać, że ta druga osoba po prostu ocieka złem, daj przedstawić jej swoje argumenty. I tu też troszeczkę mówię do siebie, bo ja przy takich tematach, na których mi zależy, to się od razu gotuję, więc ta uwaga też do mnie. Zachęcam do polubienia tego odcinka i przesłania go dalej, jeśli uważasz, że warto, że daje do myślenia. Subskrybuj kanał, zostań ze mną na dłużej, kliknij w dzwoneczek. Do zobaczenia w następnym odcinku.